Drodzy, na swój prywatny użytek teologię apostoła Pawła określam bardzo często jako teologię interwencyjną. Wynika to z tego, że listy, które Paweł pisał do zborów czy do poszczególnych osób, pisał do tych wspólnot, które znał, do tych osób, którymi się spotykał. Wiedział, z jakimi problemami im przychodzi się borykać. I dlatego warto czasami, czytając jedno czy drugie pismo apostoła Pawła, zobaczyć, do jakiego zboru jest ono adresowane, bo z tego wynika też to, czym w danej chwili apostoł Paweł się zajmuje. Pośród tych wszystkich pism jedno, list apostoła Pawła do Rzymian, ma zupełnie inny charakter. Można powiedzieć, że jest to pismo, w którym Paweł chce się przedstawić wspólnocie, której nie zna, nie wie do końca, z jakimi problemami przychodzi jej się borykać, ale to pozwala apostołowi Pawłowi skupić się bardzo dokładnie na tym, co chce przekazać. Podkreśla znaczenie słowa i takie jest nasze dzisiejsze słowo, które chcemy też rozważyć i do rozważenia, którego bardzo serdecznie zachęcamy, by skupić się na słowie, a nie na obrazku, bo żyjemy dzisiaj w takim świecie, w którym bardzo dużo skupia się na obrazie, wszystko można zobaczyć. Być może, drodzy, warto w tej chwili zamknąć oczy, nie patrzeć na obraz i wsłuchać się z słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, gdzie w 10 rozdziale od 9 wiersza takie znajdujemy słowa. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani, jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny? Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I dlatego, drodzy, zachęcam do tego, by skupić się na naszym dzisiejszym słowie. Wiele treści jest w nim zawarte. Ja chcę podkreślić dwie bardzo istotne rzeczy, które do mnie przemawiają. Po pierwsze, konieczność zwiastowania. Jesteśmy jednymi z tych, którzy są posłani. To nie tylko księża, którzy są w kościele, ale każdy z nas jest przecież zwiastunem dobrej nowiny. Każdy z nas może być tym posłanym, który trafi do tego, który tej dobrej nowiny potrzebuje. Ale to nasze dzisiejsze słowo podkreśla również konieczność wyznania. Tego, żeby nie podkreślać tylko, że wierzę w sercu swoim, ale by mieć odwagę i świadomość tego, jak bardzo ważne jest świadectwo składane swoimi ustami. Wyznanie swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem i moim Zbawicielem. Do tego zachęcam, bądźmy zwiastunami dobrej nowiny dla wszystkich, których spotykamy.